W niedzielę w całej Polsce już 30 raz zagra największa orkiestra świata. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wielkie wydarzenie, bo w ten szczególny dzień w roku jednoczymy się, aby z czystej dobroci serca pomóc innym. W Ostrowcu Świętokrzyskim ten festiwal pomagania rozpocznie się o godzinie 8 od 5 biegu Policz się z cukrzycą, którego organizacją zajmuje się Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy Ostrowiec. Mamy trzy biegi dla dzieci. Są to biegi w takich bardzo małych kategoriach wiekowych, ponieważ od 3 do 5 lat, od 6 do 7 lat i od 8 do 9 lat. Ponieważ dzieci powyżej 10 roku życia już mogą wziąć udział w biegu głównym, oczywiście pod opieką rodziców. Mamy też bieg główny, to 5,5 km około, alejkami parku. Nie zabraknie również marszu Nordic Walking na dystansie 1700 metrów. Start i meta zlokalizowane będą przy amfiteatrze w Parku Miejskim. Wręczenie medali zaplanowano na godzinę 12. Oczywiście działają zapisy na stronie internetowej Personal Best. Można dostać się do tych zapisów przez wydarzenie na naszym Facebooku. Jest tam link podany, także wystarczy kliknąć i jest możliwość zapisu się. Ale oczywiście będzie można się zapisać też na miejscu. Po zakończeniu biegu Policz się z cukrzycą, również w Parku Miejskim odbędzie się morsowanie oraz zawody wędkarskie. Z kolei finałowy koncert na dziedzińcu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się o godzinie 16. Fajnie, że Ostrowiecki Browar Kultury staje się, ja używam takiego określenia, sercem Wośpu. I co ciekawe, ten dziedziniec Wośpu sąsiaduje z budynkiem SAS, czyli strefy aktywności społecznej, i ta strefa aktywności społecznej jest nic innego jak działalnością wolontariuszy. Będą po kolei występy, prezentacje taneczne Dance Academy, będą soliści i solistki studia wokalnego Pandora, które działa przy Miejskim Centrum Kultury. Tutaj niezawodna pani Ewa Goworska z podopiecznymi nas oczywiście wspomaga. Będą licytacje, wystąpi zespół Reverse, później zespół Koliber, będzie nasza gwiazda Julia Tuczkiewicz i na koniec będzie zespół Zbóje. Nie zabraknie licytacji oraz pokazów sprzętu strażackiego i zabytkowych pojazdów. Chcielibyśmy, żeby podczas imprezy, żeby cała nasza impreza była imprezą bezpieczną, również dla naszych mieszkańców. Pamiętajcie Państwo o maseczkach. Również będziemy prosić Państwa, nie będziemy Państwa zmuszać, ale będziemy Was bardzo gorąco, serdecznie prosić, abyście przy wejściu na teren imprezy dobrowolnie podpisywali nam małe oświadczenie, że jesteście zaszczepieni. Także nikogo nie będziemy zmuszać, ale bardzo Was o to prosimy serdecznie. 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o godzinie 20 zakończy tradycyjne Światełko do Nieba i premiera utworu Nadzieja w wykonaniu lokalnych artystów. O 21 w jednym z ostrowieckich lokali rozpocznie się afterparty, w trakcie którego odbędą się m.in. dalsze licytacje i wspólne świętowanie jubileuszowego finału.